serdecznie w kolejnym vlogu. Trochę jestem sam. Bieram cebulkę sobie. Będziemy robić dzisiaj pierogi ruskie. Albo ukraińskie, nie wiem sam. Jak zwał, tak zwał. Z ziemniakami, z cebulą i z boczkiem. Dziewczyny moje pojechały na zakupy, na używki. Najpierw my z żoną pojechaliśmy na zakupy. Wróciliśmy i zabrała Ula mamę swoją na używki. Więc no coś dzisiaj ponagrywamy. Cały czas mi ten wzrok tam idzie. Ja nie wiem. Ja jestem beznadziejnym youtuberem. A ja stwierdziłem, że przy obieraniu cebuli nagram dla was takiego mini vloga w sumie. I trochę poopowiadam. Mam czas. Jeden nasz syn się bawi. Sam ze sobą, o dziwo. Drugi śpi, więc mam chwilę czasu. Zbliża się grudzień. I o tym chciałbym najbardziej poopowiadać, bo będę płakał zaraz od cebuli. Nie, ja nie płaczę. Prawdziwi faceci nie płaczą. Zbliża się grudzień i bardzo chciałbym zacząć nagrywać vlogmas. Ogólnie wiem, że mam mało osób, które mnie obserwują, mało osób, które mnie ogląda. Wiem, że jest to początek, no ale dzięki determinacji dalej nagrywam. I chciałbym też zacząć robić vlogmas. Pomimo, że jest to mój pierwszy rok, pierwszy vlogmas, mała widownia, no to jednak wiem też, że regularnie dodawane te filmy zwiększą może tą widownię, jeżeli ktoś w ogóle chce oglądać moją mordkę. Ale przez moją pracę ja kompletnie nie wiem, czy będę miał czas nagrywać. Będę się starał zrobić wszystko, ale ja ogólnie chodzę na dwie zmiany. Pierwsza zmiana od 8 do 17, druga zmiana od 12 do 21. Jednak osoba, z którą ja się zmieniam, wymieniam, zamieniam, niestety, ale złamała nogę. Więc ten tydzień teraz miałem drugie zmiany. Czekajcie, idę po więcej cebuli. Tak więc teraz ten tydzień miałem pierwsze zmiany i okazuje się, że ten tydzień, co będzie przyszły, też mam pierwsze. Miałem drugie zmiany od 12 do 21, końcówka tygodnia do 22, bo trochę więcej pracy. I teraz zapowiada się tak samo na 12 do 21, 22. Więc rano raczej nic nie zrobię, bo wstanę, wykąpę się. Może coś zjem i trzeba będzie zbierać się do pracy. Wieczorem będę musiał starać się coś nagrać, jeżeli będę chciał, żeby w ogóle codziennie dodawane były filmiki. Ale z racji tego, że nasz pierwszy syn ma już rok i prawie dwa miesiące i zaczął chodzić i jest wszędzie, a mamy też drugie dziecko, drugiego syna, dwumiesięcznego, a ja jestem cały dzień w pracy, to mojej żonie będzie ciężko ogarnąć starszego syna i choinkę. Bo jeżeli się okaże, że starszy syn będzie gdzieś sobie spacerował, a młodszego będzie karmiła, to starszy może podejść do choinki i urządzić dyskotekę. Więc będzie ciężko. Tak więc zdecydowaliśmy, że nie będzie choinki. Święta bez choinki. W zamian za to mamy schody. I chcemy kupić choinę, same gałązki, żeby zrobić taki wieniec. Jak na grób. Nie. Jak na grób. Trochę was może poprzestawiam, umyję sobie ręce. W ogóle, patrzcie, jaką zarąbistą deskę kupiliśmy na krzemie. Zaraz ją stukę, ale może nie. Taka duża deska. Słuchajcie. I kosztowała 4 euro chyba, więc opłacało się. Trochę was poprzestawiam sobie, bo będę tą... Nie gorące? Nie gorące. Będę tą cebulę ciachał. Tak więc, nie będzie choinki, bo uznaliśmy to za
beznadziejny pomysł. Zamiast za to będzie, będzie hojna. No i z racji tego, że będzie ta hojna, no to będzie prościej. Tak więc na vlogmasie na pewno nie będzie choinki. Może się zasmucicie. Może nie. Nie wiem. Ale zobaczycie też święta z innej strony. Tak doszliśmy do wniosku. Wiem, że większość z Was może się odezwać i powiedzieć: o, dwójka dzieci, oni już nie mają choinki, nie radzą sobie. Nie, po prostu wychodzimy z założenia, że jeżeli raz nie będziemy mieli choinki, to nam się nic nie stanie. Jest to najbezpieczniejsza opcja i dla naszych dzieci, i dla nas. Bo tak jak mówię, moja żona zostaje sama z tymi dziećmi. Teraz jest jeszcze jej mama, więc nam pomaga. Ale na święta zostajemy sami. Ja i tak będę przez święta chodził do pracy, więc w tym momencie Ula zostaje sama z dziećmi. Najbezpieczniej, najwygodniej dla niej, żeby nie dostarczać jej wrażeń. Coś sobie znalazł i grzebie. Żeby nie dostarczać jej wrażeń i tak dalej, i tak dalej. Stwierdziliśmy, że rezygnujemy z choinki. Będziemy mieli tą hojnę. Z żywych gałęzi zdecydowaliśmy, żeby pachniało w domu jednak tą choinką, tymi świętami. Ale akcent będzie taki, a nie inny, niestety. Co jeszcze będziemy robić, jeżeli chodzi o święta? Jeżeli chodzi o vlogmas, o to, co ja w ogóle będę nagrywał. Ogólnie, rozmawiałem ostatnio z moją żoną, doszliśmy obydwoje do wniosku, że nasze życie jest nudne, jeżeli chodzi o YouTube'a. Są już bardziej rozwinięte osoby na YouTubie, które mają już ciekawsze życie, bo mają na to fundusze. Ja nie, my nie, ale od czegoś trzeba zacząć. Tak więc, jeżeli ktoś komuś się nudzi, chciałby zobaczyć, jak to u innych wygląda... Jezus, wszędzie ta cegła mi rozprysła. Jak to wygląda życie u innych? Jak sobie nie radzą albo radzą? No to zapraszam do nas, no. Będziemy dekorować dom, będziemy dekorować salon, okna, schody. Pewnie gdzieś przewiną się też vlogi kulinarne odnośnie, nie wiem, pierogów, krokietów, całej Wigilii, ponieważ nie byłem świadom do momentu, aż nie poznałem swojej żony. Myślałem, że u każdego w domu Wigilia mniej więcej wygląda tak samo, że tradycja jest taka sama. Natomiast nie. Tradycja wigilijna, potrawy wigilijne, umieszczone na stole wigilijnym, słuchajcie, różnią się w zależności od regionu Polski, w którym się mieszka. Nie byłem tego świadom, ewentualnie nie dopuszczałem takiej myśli do siebie. Może gdzieś byłem świadom, ale nie dopuszczałem takiej myśli do siebie i nigdy też zresztą z nikim w miarę nie rozmawiałem o tym, co u niego jest na stole wigilijnym. Z moją żoną zaczęliśmy o tym rozmawiać, no bo wiadomo, święta spędzamy razem, nie osobno. I okazało się, że u niej zupełnie inaczej obchodzi się święta niż u mnie. Obchodziło do tej pory. Dlaczego? Jeżeli chodzi o mnie, no to do tej pory w Wigilię w miarę spotykaliśmy się, a to u nas, a to u babci, a to u wujostwa. Siedzieliśmy, jedliśmy obiad, kolację. No i po obiadu kolacji, czy tam do obiadu, no najczęściej po obiadu kolacji zostawało się dłużej, siedziało się już, rozmawiało, piło alkohol i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast u mojej małżonki wygląda to tak, że spotykali się u kogoś z rodziny na kolacji, jedli kolację i jechali do domu. Natomiast spotykało się już tak naprawdę w pierwszy dzień świąt, czy drugi. U mnie w pierwszy czy drugi dzień świąt też się spotykało na obiadach, nie obiadach, siedziało się dalej, zjadało się całe resztki, bo przecież nagotował każdy tego nie wiadomo ile. Ale pierwszy dzień świąt też był tak obchodzony tak dosyć hucznie. Mało tego, pierwszy dzień świąt, w Wigilię. Mało tego, w Wigilię, dlaczego powiedziałem, że jedliśmy obiad o kolację? Dlatego powiedziałem, że jedliśmy obiad o kolację, ponieważ u mnie na stole na przykład były ziemniaki, był chlebek chałka, był miód, kapustka kiszona, surówka z kapustki kiszonej, wiadomo, barszcz czerwony, uszka, pierogi,
pierogi z ruskie, pierogi z kapustą i grzybami. Co jeszcze było? Kompot, rybka smażona, a czy to śledź, Boże, śledź smażony, czy to karp, czy to jakiś inny mintaj, czy nie mintaj. Do tego na przykład były śledzie w cebulie, śledzie w cebuli, do tego na przykład była ryba po grecku, co kto chciał, to miał, że tak powiem, dlatego się tak długo też siedziało, bo to była dla nas obiadokolacja, spotkanie się razem, posiedzenie, pogadanie. Natomiast u mojej małżonki na przykład do Wigilii nie ma ziemniaków. Nie ma, bo oni tego nie jedzą jako obiadokolację, tylko jako kolację, więc czy to łóżka, czy to barsz, takie rzeczy są, krokiety, nie krokiety, ryba, natomiast nie ma na przykład ziemniaków. I w zeszłym roku Wigilię spędzaliśmy u rodziny mojej małżonki szanownej. I w tym roku postanowiłem, ponieważ nie zjeżdżamy do Polski na święta w tym roku, więc postanowiłem, że Wigilię całą, no w sumie już 2 lata temu też, ale teraz całą Wigilię przygotuję tak, jakbyśmy byli u mnie. Od podstaw. Więc będzie chałka, będzie miód, będzie kompot z suszu, albo i nie z suszu, nie wiem. Zobaczymy, czy uda nam się dostać susz. No i mniej więcej wszystko postaram się przygotować tak, jakby było to u mnie. Co do Wigilii będziemy... Będzie moja małżonka, będę ja, będzie nasza dwójka synów, dwójka naszych synów. Przyjechała też nasza znajoma do pracy, więc prawdopodobnie ją też zaprosimy. Małe grono, mało jedzenia, oszczędnie w dzisiejszych czasach. Będzie git. O czym Wam chciałem jeszcze powiedzieć? Zostaw tą firankę. No, dziękuję. O czym Wam chciałem powiedzieć? Dlaczego mówię, że z suszu albo i nie z suszu? Ponieważ do tej pory susz ja kupowałem na przykład w polskim sklepie, jeżeli tutaj byłem na święta. Natomiast od pewnego czasu staramy się do polskiego sklepu jeździć jak najmniej. Ponieważ za mały koszyk, cebula jest wszędzie, za mały koszyk z zakupami, kwota, którą nam pani śpiewa przy kasie, już nawet na podłodze jest cebula, kwota, którą nam pani mówi przy kasie, śpiewa przy kasie, jest zastraszająca, powiem Wam. Jestem przerażony inflacją, cenami w polskim sklepie. A jak z podłogi zjemy, nikt się nie otruje. Cenami w polskim sklepie. Jestem zszokowany kompletnie. Nie spodziewałem się, że tak aż pójdzie wszystko do góry. I staramy się, wiadomo, czasami od czasu do czasu trzeba jechać do tego polskiego sklepu po coś, co potrzebujemy. Ale to już potrzebujemy bardzo. Tak jak na przykład ser biały, żeby zrobić, tak jak dzisiaj, pierogi ruskie, no to musimy jechać do polskiego sklepu. Ale tak do tej pory zazwyczaj, jak jechaliśmy, dajmy na to w sobotę na zakupy, raz w tygodniu, no to zaliczaliśmy Lidl, Action, polski sklep. Tak teraz polskiemu sklepowi mówimy nie. Stanowcze nie. Jesteśmy obrażeni na polski sklep. Czasami tylko jak się widzimy, to mówimy sobie cześć i na tym koniec. Dlatego, no mówię, ja pracuję na sortowni jabłek i gruszek, więc ja jabłek i gruszek mam pod dostatkiem. Mój dom jest płynącą krainą jabłek i gruszek, więc tak. Więc na jabłkach i na gruszkach kompot też zrobię. Nie muszę mieć suszu. Obędzie się. Więc zobaczymy, jak to będzie. Wy też zobaczycie, jeżeli będziecie chcieli, jeżeli nie, to nie. Mam nadzieję, że w miarę jak ten vlogmas wejdzie i będą rzeczywiście te filmy w miarę codziennie, czy tam na przykład co 2 dni. Czy też co 2 dni, to gdzieś te zasięgi i ten algorytm YouTube'a mnie polubi i wy mnie polubicie i zacznie się to fajnie kręcić. Natomiast nie wiem.
Nie wiem, nie mam pojęcia. Mam nadzieję, że się to uda. Co do YouTube'a i nagrywania, wiem, że... Staram się teraz mówić głośniej. Wiem, że na niektórych filmikach mnie bardzo źle słychać. Bardzo też źle słychać mój głos. Jestem przerażony tym faktem. Obawiam się, że nie polubię swojego głosu. No ale cóż. Ale jara mnie to, co robię. Jarają mnie te filmiki. Chciałbym to robić, chciałbym Wam pokazywać wszystko. Więc zostaję z Wami. Zaraz mi się rozładuje aparat. Więc będę kończył. Skup się, Karol, skup się. Więc mam nadzieję, że to się rozkręci fajnie. Co do dzisiejszego vloga, vlog króciutki, przykrojeniu cebuli i trochę pogadanki. Będę też dzisiaj jeszcze kręcił jednego vloga zrobienia tych pierogów. Będę też robił... Co będę robił? Rogaliki będę robił. Rogaliki od Gosi z kanału Świat Gosi. Więc będę sprawdzał jej przepis. Zapraszam Was serdecznie, więc będą to dwa filmy, ten jest trzeci. Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni. Trzymajcie się ciepło, powodzenie. Czemu powodzenia? Nie wiem. Chciałem powiedzieć powodzenia. W czym Wam życzyć powodzenia? Sobie życzę powodzenia w kręceniu tych filmów.